witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam wkrętkę do nogi, którą często robiłem na zawodach. Jest to fajny i szybki sposób do zakończenia walki przed czasem. Zaczynamy z pozycji walki. W grapplingu zazwyczaj ta pozycja jest trochę obniżona, ale to nam nie przeszkadza. I teraz dużo osób atakuje przednią nogę. Ja jestem zwolennikiem atakowania tylnej nogi, dlatego że tylną nogą partner już nam za daleko nie ucieknie. Za każdym razem jak atakujemy przednią nogę, partner może zrobić krok do tyłu i zostaniemy z niczym. Więc tutaj tą wkrętkę robię do tylnej nogi przeciwnika. Stąd w tej pozycji można tutaj gdzieś postraszyć, poszukać głowy i wchodzimy głęboko, daleko po nogę partnera. W ostatniej chwili odwracamy dłoń wierzchem dłoni do góry. Czyli tu idziemy jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, a w ostatniej chwili odwracamy dłoń, zakręcamy się i lądujemy w takiej pozycji, mocno łącząc nogi, kontrolując tutaj nogę partnera, żeby jej nie wyciągnął. Jak partner wyciągnie tą nogę, tu już mamy gorszą pozycję, dalej możemy wykończyć, ale partner już ma dużo więcej opcji do obrony, więc dobrze jest tą nogę kontrolować, tak żeby partner nie mógł jej wyciągnąć. Jak próbuje, będzie próbował gdzieś tam ją złapać, to cały czas pracujemy tutaj, żeby ta noga była złapana. Tą nogą, tak jak od początku do końca, kontrolujemy kolano, podnosimy się, łapiemy skrętówkę, czyli piętę, palce partnera zamykamy pod swoją pachą, piętę partnera łapiemy albo tutaj na zgięciu, albo tutaj jak jest zegarek, jest dużo różnych opcji, każdy ma swój inny sposób. Ja robię tak, że tutaj gdzie jest zegarek, łapię sobie piętę, drugą ręką od góry, od dołu podchwytuję i teraz idę do tyłu, naciągając delikatnie nogę partnera i skręcając. Dobra, czyli jeszcze raz, tak jak mówiłem, tutaj możemy pozaczepiać partnera, wchodzimy ręką głęboko, daleko do przodu, w ostatniej chwili skręcamy dłoń wierzchem dłoni do sufitu, wkręcamy się, żeby być przez moment w pozycji takiej równoległej z partnerem, ta ręka nam cały czas pomaga, do tej ręki się przyciągamy. Teraz zamieniamy stronę, po której jest głowa, głowa była z tej strony. Teraz głowa wchodzi do środka. Jednocześnie zarzucamy nogi za siebie, wkładając moje kolano od tyłu między nogi partnera. Jeszcze raz, toczni. Wstań. Z tej pozycji zamieniamy głowę i wchodzimy kolanem od tyłu. Bez zamiany głowy, jak ta głowa zostanie tutaj, nie będziecie w stanie wejść tym kolanem. Ta głowa musi iść w drugą stronę. Jeszcze raz.